No jestem. I tak szczerze mówiąc nie wiem, jak się z tym czuję. Jak widzę, pod moją nieobecność w Japonii pojawiły się pomidorowe żelki. Dobrze, że nie próżnowaliście. Była najbardziej stresująca droga na lotnisko w Warszawie, jaką przeżyłem. Przez wizytę Mike'a Pence'a cała Warszawa jest zamknięta dzisiaj. Zdążyłem na lotnisko 3 minuty przed zamknięciem odprawy bagażowej. 40 minut czekałem na Ubera i 40 minut jechałem ze Zbawiksu na lotnisko. Rekord świata. Czuję, że tu dzisiaj jakieś poruszenie na lotnisku. Nigdy nie wiedziałem, żeby tyle ludzi było na Okęciu. Zawsze mam taki dylemat na lotnisku, czy pić kawusie, czy stawiać na to, że w samolocie będzie spanko. Ale ponieważ nie ma piękniejszego słowa na tym świecie niż kawusia, zawsze piję kawusie. Zawsze jest tak dziwnie, jak się gdzieś spieszysz i dojechałeś i wciąż czujesz, że musisz się spieszyć, więc nerwowo chodzisz w kółko. No wreszcie mam nadzieję sobie poczytać w samolocie. Powiem wam, że przez wiele lat życia konsumpcja dzieł kultury była dla mnie ważnym elementem pasji do tworzenia. Tworzenie kontentu na bazie kontentu. Każdą wolną chwilę przez lata spędzałem konsumując jakieś tam seriale, książki, muzykę. I takie rzeczy nigdy nie były dla mnie stratą czasu. Zawsze uważałem, że im bardziej człowiek jest w kulturze popularnej obcykany, tym we współczesnym świecie osadzony. A mówię o tym dlatego, że chcę wam polecić nową usługę Empiku, która wam ułatwi dostęp do dzieł kultury. Nazywa się ona Empik Premium. Jest to pierwsza w Polsce taka usługa subskrypcyjna. Jest to naprawdę niezły deal i dobry pakiet usług dla ludzi, którzy chcą konsumować dużo. Już od niecałych 7 zł miesięcznie masz do 20% specjalnej zniżki na empik.com. Dostawy dóbr za 0 zł, 20% zniżki na Empik Foto i pakiet odbitek na start, więc też jeśli fotografia analogowa to jest dla was coś. No i też co ważne, możecie zrezygnować z tej usługi w każdym momencie, więc jest ona bezpieczna. Link do tej usługi znajdziecie w opisie, nazywa się to jeszcze raz Empik Premium. Ja sobie to aktywowałem, bo jak widzicie w Polsce bywam coraz częściej i coraz dłużej. W sumie ponad 2 miesiące posiedziałem, to był mój najdłuższy pobyt w Polsce od dawna i najdłuższy pobyt poza Japonią od dawna. Zmienia się to żyćko. No i spójrzcie, dzisiaj mam na drogę książkę Emigracja autorstwa Malcolma XD. Malcolm XD to jest autor słynnej pasty o ojcu wędkarzu. Taką właśnie książkę na przykład możecie kupić przez Empik Premium ze zniżką i z dostawą za 0 zł. Już miałem nic nie jeść, ale w tych restauracjach na Okęciu jest szkur... drogo. Ale ciężko sobie odmówić z kawuszczaka na drogę, no. Szanowni Państwo, kapitan włączył sygnalizację. Wszyscy ręce do góry, ponieważ jesteśmy w Japonii. Najnowsza nowość na lotnisku Narita, Nintendo Check-in. Mam taki mętnik uczuć w związku z przyjazdem tutaj. Za tym razem i za każdym razem wspominam te czasy, kiedy lądowanie tutaj w Narita było dla mnie ekstatyczne. Było tym, o czym marzyłem. To były najbardziej ekscytujące momenty mojego życia kilka lat temu. Teraz coraz bardziej czuję, że odwiedzam przeszłość. I to jeszcze taką przeszłość, z którą muszę się jakoś rozliczyć. W tym roku udało mi się całe japońskie lato ominąć. Takie upalne lato, lipiec, sierpień. Trochę fajnie, a trochę szkoda. 45 stopni, to warto przeżyć. Oto Shibuya, a raczej to, co z niej zostało, bo okazuje się, że rozwalono tutaj pół dzielnicy, jak mnie nie było. Teraz Tokio mi się już kojarzy z procesem powstawania Tokio 24. To był bardzo intensywny czas dla mnie w czerwiec tego roku. A propos, pochwalę się wam, 15 tysięcy ludzi już widziało tę wystawę w Krakowie w Mandze. Co oznacza, że jest to najpopularniejsza wystawa w historii tego muzeum. Dzięki. No jestem. I tak szczerze mówiąc nie wiem, jak się z tym czuję. Czuję, że to jest początek końca tego mojego życia w Japonii, naprawdę. Ale to jest dobra rzecz, w sensie to tak smutno trochę brzmi, ale... chyba to jest po prostu moment, w którym muszę zacząć tak powoli, stopniowo się stąd wynosić. To uczucie to progres. Zawsze jak przylatuję do Japonii, to staram się nie spać aż do wieczora i zazwyczaj polegam, więc teraz przespałem się,
i obudzę się. Jeśli z jakiegoś powodu jesteś w Japonii i nie do końca wiesz, czy się cieszyć, że jesteś w Japonii, to idź na sushi. Chyba że trafisz na takie oto maki z serkiem topionym. To jest taki serek, taki wiecie, w plastrach. Jakby to w Polsce podano, to by narzekali ludzie, że o, ale wymyślili. A tu Japończycy też potrafią takie rzeczy robić. To są takie kurde fazy przejściowe w życiu, że jedna część twojego życia cię wypycha, a druga cię wciąga. I nie wiadomo, w którą stronę pójść. Mimo całego tego mojego marudzenia, to muszę przyznać, że mam dużo niespodzianek, jeśli chodzi o wizualne rzeczy z Tokio, ponieważ mam wszystkie niewykorzystane pomysły z Tokio 24, których są setki, które mogę ponagrywać teraz i opublikować. Bo od miesięcy starałem się nie publikować we vlogach najładniejszych ujęć, które mam wymyślone, bo chciałem je zachować na film. No, to jest nowość, czego nie było. Ten nowy ekran daje tutaj nowe możliwości oświetleniowe. Całe to skrzyżowanie jest teraz zajebiście oświetlone. Można się bawić. A tutaj też, proszę państwa, taki hotel z takim mocno gąciarzowym wejściem, można powiedzieć. Nie ma za co, Japonio. Kolejny update w Tokio. Powstało chyba z 5 nowych sklepów z bubble tea. To jest śmieszne, bo bubble tea ma od jakiegoś roku taki ogromny powrót. Przy czym w Tokio spopularyzował się trochę taki inny styl bubble tea niż ten, który był parę lat temu. Do tego mówi się, że w myśl zdrowego kapitalizmu w branżę bubble tea weszła japońska mafia i dlatego w okolicach takich jak Kabukicho czy centrum Shibui, w takiej okolicy prostytucyjnej troszkę, znajduje się teraz dużo sklepów z bubble tea, więc jeśli chcecie mieć porachunki z japońską mafią, to kupcie sobie bubble tea. Dzięki, Paulinka. Ukaeri nasai. Silny by mówić. Jeśli nie pojawi się następny odcinek, to i tak zasubskrybujcie ten kanał, żeby sprawdzić, czy pojawi się następny odcinek.